Radio Kraków. Za 27 minut wybije godzina 14. Program O tym się mówi i nasze wtorkowe spotkanie z Uniwersytetem Ekonomicznym Katedry Gospodarki Publicznej, pan profesor Łukasz Mamica. Ukłony, panie profesorze, w nowym roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, spotkamy się, by porozmawiać na bardzo otwarte pytanie, czy ceny muszą rosnąć. To zanim przejdziemy do tej odpowiedzi, pan przejdzie, panie profesorze, w zasadzie, to chcielibyśmy zapytać, oprócz tego, że jest inflacja, to dlaczego jeszcze tak jest, że te ceny cały czas nam wędrują do góry? Mamy zasadniczo dwie przyczyny. Jedna jest oczywiście niezależna od nas, czyli związana z tym, co się dzieje na rynku energii. Drożeje gaz, ropa naftowa, energia elektryczna. No i to są czynniki, które są w dużym stopniu niezależne od nas. One wynikają trochę z tego odbicia po pandemii, bo pamiętajmy, że wszystkie te zamknięcia gospodarek spowodowały, że myśmy przez długi czas nie wydawali pieniędzy. Nie chodzili do restauracji, firmy nie inwestowały, nie wiedziały, co będzie, więc ten popyt był bardzo zredukowany. Do tego nakłada się też oczywiście polityka Rosji, która cały czas zmniejsza dostawy gazu do Europy. No i to wszystko powoduje, że mamy taką presję. To jest część, za którą nie odpowiadamy, ale jest druga, równie istotna, a nawet wydaje się, że być może obecnie mająca coraz większe znaczenie, to są nasze zachowania i to, że myślimy, że inflacja będzie rosła, w związku z tym nie przestajemy wydawać pieniędzy. Ludzie w dużym stopniu pozbywają się oszczędności, popyt jest wysoki, no a wiadomo, że jeżeli mamy niezrównoważony popyt w stosunku do tego, co przedsiębiorstwa są w stanie oferować, no to one po prostu podnoszą ceny i no i mamy problem. No mamy problem, rzeczywiście ten problem, taki można powiedzieć, że chodzi o inflację, to cały czas tendencją wzrostową. Ja dzisiaj wyczytałem, panie profesorze, że na przykład czeska inflacja to wciąż wysoka, ale jednak wolniejsza od polskiej. To jak to wygląda gdzie indziej? Tak, mamy problemy generalnie na całym świecie. To jest zróżnicowane, bo są kraje, które nawet w ramach samej strefy euro, tak, są Niemcy, które mają tam powiedzmy około 5% inflację. Mamy Litwę, która też ma euro i tam już jest prawie 11%, ale są też kraje, gdzie ta inflacja jest stosunkowo niska, na przykład w Portugalii to jest na poziomie 2% w tej najważniejszej gospodarce światowej, w Stanach Zjednoczonych. Ta inflacja jest około 7%, tak? To jest najwięcej od 40 lat, czyli ten problem istnieje w całym świecie, dlatego że te przyczyny są wszędzie podobne, czyli wszędzie te gospodarki były zatrzymane przez jakiś czas, wszędzie też był duży strumień wydatków publicznych po to, żeby utrzymać miejsca pracy. Firmy dostawały dotacje, różnego rodzaju wsparcie. No i te pieniądze trafiają teraz na rynek, a przedsiębiorstwa niestety dosyć mocno to wykorzystują. Tutaj może nie wszyscy mamy tego świadomość, ale marże wzrosły o średnio o 25%, często o 50% są one wyższe w sklepach, tak? Również przedsiębiorstwa podnoszą te marże, a my się na to godzimy, dlatego że przyjęło się, że inflacja musi rosnąć. No ona będzie rosnąć również wtedy, kiedy my jako społeczeństwo będziemy mieć takie przekonanie, że ona musi rosnąć. Czyli jest jakiś specjalny hamulec, bo okazuje się też duża rola do odegrania po naszej stronie, po stronie społeczeństwa konsumentów. Tak, znaczy po pierwsze nie powinniśmy tak bardzo lekko podchodzić do decyzji inwestycyjnych. To znaczy wiele osób kupuje lodówkę, która wcale jeszcze nie musi zastąpić tej poprzedniej, bo tamta funkcjonuje. Ludzie wymieniają samochody, chociaż wcale jeszcze to nie jest potrzebne, tak? Czyli zwiększają popyt, a jednocześnie godzą się na to, że te marże rosną. No więc raczej, jeżeli jako społeczeństwo nie zaczniemy
bardziej spokojnie planować swoich wydatków, no to niewiele się tutaj stanie w tym zakresie, no bo cały czas będziemy mieć do czynienia z tą nierównowagą. Do tego dochodzi też problem takiej presji płacowej, tak? Czyli jeżeli widzę, że produkty rosną, no to oczekuję podwyżek ze strony firmy. Jeżeli dostanę tą podwyżkę, no to też przełoży się to na ceny, które ta firma oferuje w jakimś stopniu. Więc może być takie zamknięte koło, które jest bardzo groźne dla gospodarki, bo z tego jest trudno po prostu wyjść. I taka spirala płacowo-cenowa jest niebezpieczna i nam zagraża, a zależy też od naszych działań. I też, czyli z jednej strony chodzi nam o to, żebyśmy w miarę możliwości zmniejszyli popyt tam, gdzie jest to niekonieczne. To może dotyczyć prostych rzeczy, na przykład zmniejszam nieco ogrzewanie w domu w nocy, tak? Mogę spokojnie, to jest korzystne dla zdrowia, i zmniejszam popyt na surowce energetyczne, które są, jak wiemy, no, drażniące w bardzo szybkim tempie. Czyli nasze działania mają wpływ na tempo inflacji. Ocieplenie domu, tak? To jest najbardziej wydajny sposób, kiedy mogę obniżyć zapotrzebowanie energetyczne. Wpływa to na zmniejszenie moich rachunków i zmniejsza presję inflacyjną. Więc jest sporo tutaj rzeczy, które możemy zrobić. Wiemy też, że są branże, które dalej nie powstały po pandemii. To jest sfera kultury, restauracje, sfera hotelowa. Tak więc jeżeli już mam gdzieś wydawać pieniądze, to lepiej te branże inwestować, znaczy wydawać pieniądze w tych branżach, które mają problem, a nie kupować kolejne dobro konsumpcyjne, które tylko będzie powodowało zwiększenie problemu. To można było powiedzieć, panie profesorze, że to takie nowe postanowienie na ten nowy rok. Dla nas trochę zacznijmy od siebie, nawet bardzo zacznijmy od siebie. Tak, i zmieńmy nawyki, nie kupujmy tyle, ile do tej pory. Może mogę zadowolić się rzeczą używaną, a niekoniecznie kupować nową. Może nie kupię samochodu takiego, który spala dwa razy więcej niż średnia. To są bezpośrednie działania, które możemy podjąć, i one mają też oczywiście pozytywny efekt klimatyczny, o tym też nie należy zapominać, tak? Więc spróbujmy wykorzystać te problemy, które są właśnie w celu ochrony naszego klimatu, bo to są zbieżne cele. Ograniczenie konsumpcji przynosi pozytywne efekty również dla środowiska, hamuje zmiany klimatyczne, więc życzmy sobie zmiany naszych zachowań, bo to możemy zrobić, tak? To jest coś, co jest w gestii każdego z nas. A do czego zachęca nas pan profesor Łukasz Mamica z Katedry Gospodarki i Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego? Panie profesorze, bardzo dziękuję za czas. Do następnego razu. Ja również dziękuję panu. Pozdrowienia. Za 19 minut. Wybije godzina 14, Radio Kraków. Program O tym się mówi.